Dalej pokazuje mi, że nie jesteśmy on. Why? Niby przyszedł mail. Tak? No to pewnie gadam sobie. Jest na żywo. Dobra. No to rozlecimy. Już wszystko jest. We cool, we cool. Już widać twoją rękę i HyperX Fury S. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że to widać, bo to najważniejsze. Albo jedna z dwóch ważnych rzeczy w dzisiejszym głosowaniu. To na pewno. Witamy bardzo serdecznie wszystkich na losowaniu grup fazy finałowej oraz przede wszystkim na naszym giveawayu pięknych podkładek od HyperX. Podkładeczki HyperX Fury S w rozmiarze L i w rozmiarze M, tak jest, large i medium, odpowiednie 360 razy 300 mm oraz 450 na 400 mm. I co, jedziemy? A znaczy w zasadzie to nie ma co losować grup, bo ja już powiedziałem, kto jedzie na lana, bo już lan jest zostawiony, wszystko jest zostawione, więc możecie się rozejść. Losujemy tylko podkładki i pójdziemy do domu. Ale okej. Zrobimy tak, że najpierw wylosujemy, w ogóle ja jestem hejt, jakby ktoś nie wiedział, ale to wszyscy wiedzą i wszyscy współczują, szanują. Gremis z nami. I Gremis jeszcze z nami, bo Gremis musi nad tym czuwać, więc dzięki Marcin, że jesteś i cześć Marcin. Ale dzień dobry i proszę bardzo. I jedziemy teraz z tematem. Zrobimy prostą rzecz. Zaczniemy po prostu dzisiaj od podkładek. Później zrobimy losowanie. Tutaj jest tak, tu są dwa zespoły. One są wyciągnięte z tego kuferka. Dlaczego są wyciągnięte z kuferka? Z prostej przyczyny. Jeden z nich to jest Wolfblood, drugi z nich to jest Cebula i Niestrawność. Więc ja po prostu odrzucimy, znaczy nie, odrzucimy. Wylosujemy jeden do grupy A, drugi do grupy B. I pojedziemy z całą resztą teamów, żeby nie mieć sytuacji, w której te dwie drużyny trafiają do jednej grupy, bo to nie miałoby najmniejszego sensu. A w środku jest sześć pozostałych drużyn rozłożonych i je będziemy losować już tam po kolei. Grupę A, trzy drużyny, grupę B, trzy drużyny, tak żeby było wszystko wiadomo, harmonogramy, wszystko będzie na stronie. Będziemy się streszczać, no i tak jak powiedziałem, skoro zaczniemy od rozdawania podkładeczek, od rozdawania znaczy, tych fajnych HyperX-ów. Podkładeczki to raz, a dwa, że będziemy też znowu 10 wejściówek po 5 par. Zapakowane, genialne, naprawdę duże podkładki, naprawdę fajne podkładki. Ja korzystam z trochę innej szmatki, bo korzystam ze SteelSeries, też jest. Ale te HyperX-y są naprawdę buci. Widzicie, tak jak mówię, zapakowane, nieodpakowane, never removed from box, stan miętowy, pierwszy właściciel, garażowane, niebite. Niemiec tylko po mszy grał w Sopera? Niech będzie. Niemiec tylko po mszy grał w Sopera, więc są naprawdę buczy. Komu się wyślę w następnym tygodniu, to na pewno do dwóch osób trafią. I standardowo losujemy najpierw tą większą, później tą mniejszą, dodatkowo 5 wyjściówek jeszcze będzie rozlosowanych. To w sumie co będziemy czekać? Jedziemy z tematem, nie? Tak. Marcin, odpalisz sobie stronkę. Już odpalę tą stronę to zwykle. Czyli ktoś dał lajka i dał komentarz, to ten będzie prawda, brał udział. Już klikam sobie, bo ja muszę tutaj przeklikać kilka rzeczy, także... Dobra, czekaj, teraz... O, jest pięknie. Na całą stronę jest wszystko. Nie, jest nawet screenshot, nice. No. Tak jest to i mamy pierwszych zwycięzców i chodzi nam o tego. Pierwszą dużą podkładeczkę dostaje Jakub Kułaga. Dużą podkładkę. Jakub Kułaga, tak? Okej, okay. Kuba Kułaga. Dobra, klikam jeszcze raz. New draw with, tak jest, czyli lecimy. Średnia podkładka. I Patryk Pazdek. A to jest bot? To jest jakieś konto? Nie wiem. A nie możesz to kliknąć, żeby się otworzył Facebook? Bo to jak, jeżeli jest jakieś konto, mogę. To w sumie to... Nie wiem, to takie niesprawiedliwe jest. Ma 17 ludzi, których zna, więc może żyje. Zobaczymy. Dobra. Bot as fuck. No nie wiem, trudno. Do tej osoby tak czy siak trafi... Trafią te dwie podkładki, więc gratulujemy. Skontaktujemy się z wami soon. I jeszcze... Soon as fuck. Jeszcze przeklikam szybko wszystkich pięciu, żeby wiadomo było, kto tam dostał i... Aha, tak, jeszcze jest pięć wejścióweczek, też się dozwiemy do was. Też za chwilę będzie wymieniony. Antek Baran. Pod naszym postem.
Antek Baran. To może zostać następna osoba, ja wytłumaczę, jak to będzie wyglądało. Odezwiemy się do Was, spytamy, czy chcecie jechać na tego lana. Jeżeli chcecie tylko jechać na tego lana, to wystarczy, że nam potwierdzicie. Wejściówki są dwuosobowe. Kuba Parzych. Kuba Parzych. A to nie jest ta sama osoba, która wygrała Kuba Podkładkę? Nie, Kuba Kułaga wygrał Podkładkę. Michał Budyń. Budyn, przepraszam. Tak jest. I jeszcze dwóch. Mateusz. Ej, tyle osób jest ludzi. Poczekaj, tyle osób jest ludzi, którzy polubili post? Polubili i komentowali, tak jak mówiłeś. No, miałby zostawiony komentarz jeszcze pod postem. Ale polubić dwa profile i skomentować. No, dokładnie. No, to tak zrobimy zawsze, więc. I ostatni. Kamil Fudzisz. No więc mamy wszystko. Tak jest, ja już się przerzucam na. Budda dostał się na lana, tak? To z tym zgodnie. I już lecimy, a za wszystkim pokazuje ten, tak jest, to było to. I jedziemy z losowaniem już. Tak, to mniej oficjalna część ustawki za nami, więc teraz zrobimy tą bardziej oficjalną część. Już losujemy grupy. Żeby też było wiadomo, każda grupa, każdy z każdym, best of two, ewentualne dogrywki też będziemy brali pod uwagę. Po dwie drużyny wychodzą i te dwie drużyny, które zajmą odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w grupie, jadą na lana. Pierwsza drużyna z grupy A zagra pierwszy mecz z drugą drużyną z grupy B i adekwatnie pierwsza drużyna z grupy B zagra z drugą drużyną grupy A. Czyli standardowo będzie wyglądało dokładnie tak samo jak poprzedni PD2L finał na Pyrkonie. W takim sensie, że będą dokładnie taka sama drabinka, wszystko tak samo z pojedynczymi meczami w loser's bracket. Trzy mecze w sobotę, trzy mecze w niedzielę. I tyle. I szybki finał. Postaramy się szybciej tyle to zorganizować, żeby można było gdzieś koło 16 już jechać do domu. Żeby nie było problemu, bo o to też prosiliście. Więc, ale to wszystko zostanie podane soon. A my jedziemy. Tak, losujemy. Molex prosi o 19 w sobotę, chcesz iść spać? Ok, ale jak MGOT prosi, to losujemy. Tak jak mówię, tutaj jeden team z tych dwóch to jest Cebula i Niestrawność, drugi to jest Wallblot. Na serio nie wiem, który to jest który, aczkolwiek wiem, że i tak nikt mi nie wierzy. Wezmę to zamieszanie. I teraz wyrzucę jeden, a drugi zostanie mi w ręce. I ten, który zostanie mi w ręce, będzie w grupie A, a ten drugi pójdzie do grupy B, po prostu. W grupie A zagra Cebula i Niestrawność. Cebulaki, biedaki, Polaki, robaki. No to w grupie B po prostu zagra Wolfblood, tak? Bo tylko te dwa zespoły były odłożone na boczek, ale żeby formalności stało się zadość. Tu mamy Wolfblood. Przez karteczki nic nie prześwituje, wszystkie są takich samych rozmiarów, wszystko jest, jakby to powiedzieć, kontrolowane przez komisję kontroli gier i zakładów, więc we cool. Co więcej, tutaj teraz losujemy pozostałe grupy, więc teraz zaczniemy po prostu trzy drużyny z grupy A, trzy drużyny z grupy B i tu będzie spokój. Zaczynamy od drugiej drużyny z grupy A, która tam dołączy. Już muszę sobie, mam puszcz tu to oka, ale to zrobię tak, o, jestem sprytnym człowiekiem. Okej. Mam puszcz Tutoka, więc drugą drużyną z grupy A będzie Sanżyn Jasza. Oni dołączają do Cebula i Niestrawność. Trzecia drużyna grupy A. Panie i panowie, o matko bosko, co tu się dzieje? To Vape Nation w ogóle gra dalej? Vape Nation V3, czyli Cebula i Niestrawność. Sanżyn Jasza, Vape Nation V3. Oraz ostatnia drużyna z tej grupy to są Fokczampy, panie i panowie. Fokczampy dołączają, mamy kompletną grupę, więc też wiadomo, kto zagra w drugiej grupie, ale żeby nie było, to wylosuję tak samo. Drużyna numer 2 w grupie B to 15 minut. 15 minut Wolfblood, 15 minut póki co. Trzecia drużyna grupy B. To jest, panie i panowie, trzecia drużyna grupy B. Panika Gaming. Wolfblood, 15 minut. Panika Gaming. I zostaje nam
Kto zostaje nam? Broken z Heart tego Boys. co dobrze pamiętam. Broken Heart Boys, dokładnie tak, i to jest dokładnie ten zespół. Broken Heart Boys, Zakton, Arociak. No, grupa B jest sroga, muszę przyznać. Grupa B jest sroga as fuck. Ktoś tam. Pojedynki zapowiadają się też dobre, ale przy tych 8 najlepszych drużynach w Polsce, które pojadą na naszego lana, ciężko, żeby jedna grupa nie była jakoś mniej wyrównana, czy bardziej wyrównana. Obie drużyny, obie grupy są seems good, moim zdaniem. Z tym, że grupa B jest po prostu, będzie masa znanych osobistości z polskiej Doty, które będą się pojedynkować. Zapewne będzie dużo alczatowania, spamowania, przekleństw, wyzywania, ale też dużo, dużo dobrej Doty. Te grupy za chwilę pojawią się. Widać ustawione losowanie. Zgadza się ze screenem. No zgadza się ze screenem. No, przecież ja też nie rozumiem, no nawet nie ma zamiaru się tłumaczyć. Mówię, że losowanie jest ustawione, więc na dobrą sprawę czego oczekujesz? Że się nie będzie zgadzać ze screenem? No to w zasadzie tyle, no nie wiem. To za chwilę się pojawi na naszej stronie, będzie oddzielny rozkład spotkań, zedytujemy. Aha, mecze zaczynają się od poniedziałku, więc pierwszy mecz to będzie Cebula, Niestrawność, Sanżyn, Jasza. I tego mecze idą symultanicznie, nie tak jak do tej pory, że gra grupa A, grupa B czeka, więc będzie jeden mecz grupy A i jeden mecz grupy B. To będzie rozpisane jutro wszystko. Więc pierwsze dwa mecze w poniedziałek to jest Cebula i Niestrawność kontra Sanżyn, Jasza i Wolf Blood kontra 15 minut. Cebula i Niestrawność o 18, Wolf Bloody i 15 minut o 20. Nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Tyle. Chyba ciao, wszystko. Bawcie się dobrze. Tak, wrzucimy zaraz posta na Facebooka z tym wszystkim, żeby było wiadomo, ale dajcie mi kilka tutaj chwil, bo może to zorganizować. Peace out, Polska Dota. Bawcie się dobrze i widzimy się za 3 tygodnie na lanie. Bez kitu, za 3 tygodnie na lanie, ale to o tej godzinie to już nie będzie lana, a jeszcze może być sum. Do tej godziny to już będziemy siedzieć w jakiejś dobrej knajpie. Tak, dobranoc Molek, dobranoc wszystkim. Bawcie się cudownie.